bardzo serdecznie pana Jacentego Matysiaka. Nie odzwyczaję się, jakoś dla mnie. Sorry, bardzo przepraszam. Prezesa Fundacji Muzeum Norwid. Który jest też sprawcą tego wydarzenia, ale też kilku poprzednich i kilku następnych, o których za chwilę pani Joasia nam powie. A jeszcze bardzo serdecznie chciałam powitać panią Anię Gołoś, kierownika naszej biblioteki, do której się wybieram z pasami swoimi. No i oczywiście bardzo serdecznie witam i was, drodzy uczniowie klas siódmych i ósmych, no i kochanych moich nauczycieli, którzy tam gdzieś siedzą. Bardzo jest nam miło, że możemy tu pana gościć w Szkole Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej. Zatem, panie Stanisławie, zanim oddam panu głos, to jeszcze słowo pani Joanny. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, droga młodzież, witam na kolejnym spotkaniu Moja droga do Norwida. Wydarzenie organizowane jest z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida w ramach projektu Ziemia Norwida wczoraj i dziś, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Organizatorem wydarzenia jest Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Heleny i Stefana Nasweterów w Wołominie oraz Fundacja Muzeum Norwid. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta wołomiński Adam Lubiak. Na dzisiejszym spotkaniu gościmy pana Stanisława Falkowskiego, literaturoznawcę, pisarza, krytyka literackiego, doktora filologii polskiej, znawcę twórczości Stefana Żeromskiego i Cypriana Norwida. Zapraszam do wysłuchania gawędy pod tytułem Gladiator prawdy Norwid, poeta naszych czasów. Wszystko to, co powiedziane na wstępie, już powinno mnie zdeprymować na samym początku i onieśmielić, bo widzę, że tu jestem uczestnikiem wydarzenia z udziałem tylu znakomitych osób i wydarzenia, które mieści się w ramach tak znakomitego ogólnego przedsięwzięcia, że właśnie czuję się onieśmielony. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i przystępuję do rzeczy, tłumacząc na wstępie trzy sprawy. Po pierwsze, o gladiatorze to może będzie najmniej tutaj stosunkowo mowy, ale to nie jest wina organizatorów spotkania, tylko mojej opieszałości w zakomunikowaniu im, jak może należałoby trafniej nazwać nasze dzisiejsze spotkanie. Po drugie, o gladiatorze może być o tyle mowa, że napisałem książkę pod tytułem Gladiator prawdy Norwid, poeta naszych czasów. Kilka egzemplarzy tej książki przywieźliśmy tutaj ze sobą, jeśli ktoś chciałby się w nią zaopatrzyć kosztem złotych 30, to jest cena dnia, to może to zrobić, rzecz jasna, gdyby się okazało, że nikt nie chce, przyjmę to z głęboką pokorą. Gdyby ktoś zażądał, żebym mu jeszcze wpisał jakieś na początek życzliwe słowo, oczywiście też, gdyby się okazało, że liczba chętnych przekroczy liczbę tych egzemplarzy, które tu mamy do dyspozycji, to zaraz sporządzimy listę, tak jak za czasów PRL-u sporządzano listę chętnych do nabycia znacznie potrzebniejszych towarów niż jakaś tam książka, na przykład lodówek albo pralek albo czegoś takiego. Dość żartów i teraz uwaga trzecia, wstępna, która odnosi się z kolei do cyklu odbywających się tu spotkań. Wiem, że one ogólnie noszą tytuł Moja droga do Norwida. No, gdybym sam miał, to też znowu właśnie usprawiedliwiam się, że może niekoniecznie będę mówił o tej drodze, ale może i trochę o tej drodze. Gdybym miał mówić o mojej drodze do Norwida, to pewnie powiedziałbym, że ona wiodła od tego, co zwykle bywa udziałem
ludzi stykających się po raz pierwszy z twórczością tego autora, czyli od zdumionego niezrozumienia do zrozumienia, że Norwid pisał o mnie i o nas. Droga ta trwała mniej więcej przez jakieś 30 do 40 lat, zależnie jak liczyć. I o tym wspomnimy na początek, a potem powiemy o kilku tekstach. Te teksty, które zostały wam rozdane, są oczywiście o wiele obfitszym wyborem z wierszy Norwida. Ja tu trzymam w ręku jeszcze garść listów, do których po krótkie cytaty sięgniemy, niż to możliwe, żeby omówić w krótkim czasie naszego dzisiejszego spotkania. Niemniej, jak już je mamy w ręku, to zachęcam do tego, żeby o nich także i rozmyślać. Każdy z tych wierszy, albo prawie każdy, mógł być przedmiotem dwugodzinnej, trzygodzinnej, a może i trzytygodniowej narady interpretacyjnej. Moja droga do Norwida zaczęła się, jak już wspomniałem, od tego, co się tam działo kilkadziesiąt lat temu. Mój znakomity nauczyciel licealny, jeden z moich znakomitych nauczycieli licealnych, no, najgenialniejszy, to wszyscy się pewnie zgadzają, profesor Ireneusz Gugulski z warszawskiego liceum Rejtana, kazał nam, to znaczy swoim uczniom, nauczyć się na pamięć fortepianu Chopina. Nauczyłem się dość słabo, zirytowało mnie, że dostałem trójkę, potem się nauczyłem lepiej, profesor postawił mi piątkę, już byłem zadowolony, bardzo i dumny z siebie, chociaż absolutnie nic w ogóle nie wiedziałem, do czego mi to jest potrzebne i do czego mi się to w życiu przyda w przyszłości, że umiem na pamięć fortepian Chopina. Właśnie, a potem przydało mi się do tego między innymi, żeby zrozumieć, że fortepian Chopina to jest jeden z utworów, których często każą nam się uczyć za czasów szkolnych, a nie powinni. To znaczy, nie chcę, proszę, powiedzieć, że to jest słaby utwór, przeciwnie, jest absolutnie genialny. I może nawet powinni, ale nie na początek. Jestem przekonany, że dobrze jest w ogóle zaczynać swoje stosunki z Norwidem od tego, że będziemy czytali jego teksty krótsze, co wcale nie znaczy, że prostsze. I takie, które w bardziej oczywisty sposób dotyczą naszego tu i teraz, albo jakiegoś tu i teraz, które zawsze które jest zawsze aktualne wszędzie pod każdą szerokością geograficzną. Moja własna droga do Norwida, czuję, że nie jestem konsekwentny, bo zastrzegam, że nie będę konsekwentny, a przez chwilę jestem konsekwentny, czyli właśnie mówię o tej drodze, wiodła następnie w okolice wiersza pod tytułem Bliscy. Pamiętam, że nauczyłem go się na pamięć z okazji udziału w olimpiadzie polonistycznej za czasów szkolnych, kiedy byłem w klasie maturalnej. Bardzo mi się podobała klasyfikacja bliskich w tym wierszu zawarta. Kompletna niekonsekwencja, bo tego wiersza wam nie wydrukowałem, ale to już trudno. Są trzy rodzaje bliskich. Jedni, którzy pamiętają o tobie, dopókiś ku nim zwrócony i póki twarzą w twarz przestajesz z nimi, zaś ani chwilę już potem. Drudzy bliscy to są tacy, którzy jak dotknęli raz twojej ręki, to będą cię pamiętali już raz na zawsze. A trzeci rodzaj bliskich, trzeci bliscy to ludzie rzadcy niesłychanie, co choćbyś umarł od wieku, weszli w poufne z tobą obcowanie jak siedzący człek przy człeku. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby się mogli nazwać bliskim kogoś, kto umarł od wieku, 100 lat temu? No na pewno go nie znaliśmy, prawda? No nie. Nawet jak ktoś żyje 100 lat, no to nie jest takie świadome życie, żeby mógł pamiętać, kogo tam spotkał przed 100 laty, prawda? No, żeby to musiałby żyć 115 chyba, to zdaje się, są pojedyncze wypadki w skali całego globu ziemskiego. A jednak, zabrzmi to bardzo górnolotnie, ale pomyślę, że kto wie, może i Norwid należy do takich bliskich, takich, których teksty czytamy i jak zaczynamy rozumieć, że on mówi coś o nas i o naszym świecie, to zaczynamy na przykład nabierać ochoty do tego, żeby, znaczy, oczywiście to jest taka hipotetyczna ochota, porozmawiać z kimś, kto takie rzeczy nam powiedział, jak on. Nie możemy porozmawiać w rzeczywistości doczesnej z Norwidem. A równocześnie możemy, bo możemy czytać to, co napisał. Ciekawa rzecz,
że swoje największe dzieło, czyli cykl 100 wierszy Vademecum, Norwid opatrzył dedykacją, w której mówi, że poświęca i posyła te wiersze tym, z którymi długo, często i błogo rozmawiał. Proszę zwrócić uwagę, że w tym punkcie, w gruncie rzeczy, dochodzimy do ciekawego, możemy dojść do ciekawej myśli, kto wie, może nawet i do dwóch myśli. Pierwsza myśl jest taka, nasi bliscy to mogą być może nawet i ci, którzy żyli nie 100 lat temu, nawet nie 1000, ale na przykład 5000 lat temu. O tym Norwid mówi w wierszu, który tu jest wydrukowany, na pierwszej, a może na drugiej stronie, sam nie pamiętam, chyba na drugiej, mianowicie w wierszu idącej kupić talerz pani M, tak? To jest ostatni z wierszy na drugiej stronie, po prawej stronie, prawej sztanie. Są pokolenia i miasta i ludy smętne i stare, które podały nam nie żadne cudy, lecz garnków parę. W Sycylii, nie, w muzeum, dama stawa z parasolką przed garnkiem takim. W Sycylii, choćby była Polką, pomyliłem tekst, nie umiem go na pamięć. W muzeum dama stawa z parasolką przed garnkiem takim w Sycylii, stąpa. Choćby była Polką, nie wiedząc na kim, gdy ludy, których ani się użalisz, w epok otchłani, nikną jak sługa, co podawa talisz wielmożnej pani. Konkretna okazja, która nawet wiemy, kiedy się zdarzyła, dnia 3, czyli 3 stycznia 1869 roku. Pani M to była, nie pamiętam nawet jak ona się nazywa, jak ktoś pamięta, niech mnie zaraz poprawi. Konkretna pani, żona znajomego Norwida Malarza, widocznie wybierała się po talerz do sklepu. No i to Norwidowi często taka jakaś okazja codzienna, potoczna, przywodziła na myśl, że można powiedzieć coś szczególnego. I powiedział coś ogólnego. Idzie pani po talerz, pomyślmy o talerzach. Co wiemy o talerzach? Ano wiemy o nich takie rzeczy między innymi. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że teraz popełniamy jakieś straszliwe nadużycia, bo żebyśmy powiedzieli o tym wierszu dokładnie, to powinniśmy go przeczytać ze 30 razy pewnie. To dopiero wtedy umiemy wiersz, a najlepiej, żebyśmy się wszyscy nauczyli na pamięć. Ja to dałem zły przykład, dlatego że okazało się, że coś tam pomyliłem. Ale próbujmy. Otóż co Norwid mówi o tych talerzach albo innych garnkach, tam glinianych, porcelanowych czy jakichś w tym wierszu? Po pierwsze, mówi, że niekiedy są jedyną rzeczą, którą pozostawił nam jakiś dawny lud. Nie zbudował ten lud piramid, wieży Eiffla, mostu długiego na 10 kilometrów, tunelu pod kanałem La Manche albo jakimś jeszcze innym i tak dalej. No ale każdy lud w czymś sobie gotował strawę, prawda, z jakichś talerzy coś jadł, więc zostawił nam talerze, zwykle wygrzebywane dzisiaj w stanie potłuczonym przez archeologów spod ziemi. Gdzie je oglądamy? O, muzeum. W muzeum dama stawa z parasolką przed garnkiem takim. Mogę wam powiedzieć szczerze, przez dłuższy czas nie rozumiałem, dlaczego ona z parasolką przygląda się temu garnkowi, aż wytłumaczył mi ktoś z uczniów. Nauczyciele, to nie mówię dlatego, żeby się uczniom tutaj przypodklebiać, tylko jestem o tym przekonany jako nauczyciel, że naprawdę tak jest. Nauczyciele to połowę tego, co wiedzą, to wiedzą od swoich uczniów. Oczywiście i ktoś z uczniów wytłumaczył mi też, bo szereg lat temu, że przecież to jest parasolka, która służy do ochrony przed słońcem, a nie przed deszczem. To my w Polsce jesteśmy, że parasolka chroni nas przed deszczem. Dlaczego do tego muzeum dama weszła? Wcale nie dlatego, żeby ją interesowały garnki, tylko był taki upał, że pragnęła schronić się w jakimś chłodnym lokalu. Wobec tego stanęła przed takim garnkiem. A do czego Norwidowi jest potrzebna wiadomość, że z parasolką? Do tego, żeby zaznaczyć, że po pierwsze, damie garnek do niczego nie jest potrzebny, ona nie przeczuwa jego ważności. I po drugie, że zaraz wyjdzie, bo nawet nie złożyła parasolki. Gdyby ją złożyła, zamierzałaby zostać dłużej w tym muzeum, tak?
ale stawa z parasolką przed garnkiem takim, czyli zaraz wyjdzie po chwili ochłony. A przypadkiem omiotła wzrokiem ten garnek, tak? I zaraz on ją przestaje obchodzić. Dlaczego choćby była Polką, tak? To jest osobna jeszcze kwestia, której nie rozważam. Teraz będzie reklama. Wytłumaczyłem to w szarej książce, którą już reklamowałem przed chwilą. A jak ktoś zażąda, żeby wytłumaczył także dzisiaj, to bardzo proszę. Oczywiście wiem, taki jestem dumny, dlaczego Polka tutaj się różni od rozmaitych innych dam. Ale w tej chwili obchodzi mnie jeszcze co innego. W tym wierszu dwa razy powtarza się czasownik podać. Są pokolenia i miasta i ludy smętne i stare, które podały nam nie żadne cudy, lecz garnków parę. A na końcu jest mowa o tym, że te ludy nikną nam sprzed uczu, jak sługa, co podawa talisz wielmożnej pani. I oto wniosek i morał. Norwid do swojej znajomej mówi: proszę pani, czy kiedy pani myśli o ludziach, którzy żyli 5000 lat przed nami, przypadkiem nie popełnia pani tego błędu, że myśli pani o nich jak o kimś nieważnym? Że myśli pani, iż te ludy, które podały nam parę garnków pozostawionych tam w ziemi odgrzebywanych, są tak nieważne jak służący, który podaje pani talerz. Przy obiedzie pani nawet na niego nie zwraca uwagi, prawda? A jaka głębsza nauka z tego? No, myślę, że taka, że Norwid mówi: nie ma ludzi nieważnych. Ten, kto myśli, że jakiś człowiek jest nieważny, popełnia błąd. Ten, kto myśli, że jakiś człowiek nie jest nam w żaden sposób bliski, też popełnia błąd. To jest właśnie wiersz o bliskich już nie sprzed stulecia, ale sprzed tysiącleci. Jakiego rodzaju bliskość nas z nimi łączy? A to jest osobne zagadnienie. Nie wiem, czy umiałbym z Norwidem w ręku, a tym bardziej sam we własnym imieniu, odpowiedzieć na to pytanie. Ale to przejmujące pytanie, jak mi się wydaje, z wiersza Norwida można wyprowadzić. Czy można uznać też, że w takim razie ten wiersz da się potraktować jako utwór potwierdzający tezę wygłoszoną przeze mnie kilka minut temu. Mianowicie, że Norwid jest rzeczywiście autorem naszych czasów, tak? Autorem współczesnym, który mówi nam coś o nas. No, myślę, że tak. Norwid mówi nam o nas to, co wiecznie jest godne uwagi, a w dzisiejszych czasach szczególnie ważne, jak sądzę, mianowicie, że błędem jest nie zwracać uwagi na ludzi. W ogóle błędem jest żyć nieuważnie. Norwid jest wielkim głosicielem uwagi, staranności, spokojnej staranności w podejściu do ludzi, do zjawisk, które nas otaczają, do rzeczy, które obserwujemy. I uwaga w rozmowie z ludźmi. Przed chwilą mówiliśmy o rozmowie. Wiersz Ostatni despotyzm, który mamy tutaj też przed sobą, to jest 96 wiersz z cyklu Vademecum. I mamy go tutaj, zaraz zobaczymy gdzie, na tej samej stronie, drugiej, tylko w lewej szpalcie u dołu. To jest wiersz o tym, jak ludzie ze sobą rozmawiają. Mianowicie o tym, że rozmawiają ze sobą nie tak, jak nawet by chciał, długo, często i poufnie, tylko że rozmawiają ze sobą byle jak, gadają. Co nowego? Despotyzm runął. Wraz opowiem. Oto depesza. Jakże pan cieszy się zdrowiem? Niech pan siądzie. Depesza mówi: spocząć się proszę. Lecz co słyszę? Przysiągł chrzęszczą McIntosze. To rodzaj takiego płaszcza gumowanego.
przeciwdeszczowego. To nadchodzi, ktoś nadchodzi. To baron, jakże cenne zdrowie. Niech siądzie. Cóż nowego nam baron opowie? Depeszata, co mówi? Może pomarańcze? Lub może wody z cukrem? Upadły szarańcze w Grecji. Na Cyprze brzeg się w otchłanie usunął. W Cyruliku Sewilskim występuje Pitta. Sławna primadonna ówczesna występująca w Paryżu. Pomarańcze, jak widzę, z Malty wyśmienite, a może druku? I jakże despotyzm ufrunął? Lecz właśnie anonsują eks-szampelanowę z synem przybranym. Cóż pan mówisz na nepotyzm? Popieranie krewnych. Cóż pan mówisz na nepotyzm? Chłopiec starszy od matki o rok i o głowę. Właśnie nadchodzą. Jakże runął ów despotyzm? Proszę państwa, wiersz Ostatni despotyzm, znowuż zdaję sobie sprawę, że nie taki łatwy, tak? To jest wiersz, który masz roi się od cudzysłowów, przede wszystkim poza tym od znaków. I to cudzysłów ściśle biorąc jest znakiem ortograficznym, a nie interpunkcją, ale można dużo o tym dyskutować. Aż roi się od znaków zapytania, wykrzykników, myślników, tam rozmaitych znaków, prawda, interpunkcyjno-intonacyjnych. Cudzysłowy są tutaj szczególnie istotne, bo one mówią o tym, że właściwie jesteśmy w teatrze. Salon, w którym rozgrywają się wypełniające ten wiersz rozmowy, to jest teatr, w którym ludzie nie tyle do siebie mówią, ile odgrywają rolę. Gospodarz lub gospodyni tego salonu odgrywa rolę uprzejmego gospodarza i gospodyni. Witam przybywających gości najpierw pierwszego, pyta co nowego, gość przybywa, jak się okazuje, z sensacyjną wiadomością. Może dziennikarz, może dyplomata, no ktoś z eleganckiego świata wymachuje depeszą. Despotyzm runął, zaraz się dowiemy tutaj, prawda, tyrana obalono, czy wywieziono na taczkach. Przyjemna wiadomość, można było, ale nie rozmawiam o polityce, tylko no widzę w tej chwili, więc tak, a oprócz tego sam uważam, że jestem usposobiony antyrewolucyjnie, więc musiałem się najpierw dowiedzieć, w jaki sposób tyrana obalono, żeby wiedzieć, czy mam się z tej depeszy cieszyć. Wracamy do rzeczy. I mówimy o samym wierszu. Proszę zwrócić uwagę, że ten wiersz mówi o tym, jak przybywają kolejni goście. Salon zaczyna wypełniać szum. Gwar, zaczyna być wypełniony przez szum, przez gwar ich rozmów. Dlatego tam potem jest taki cudzysłów, który się ciągnie przez 5 linijek chyba, tak? Od słów depesza, ta co mówi, może pomarańcze lub może wody z cukrem. Od słów upadły szarańcze w Grecji aż do słów pomarańcza, jak widzę, z Malty wyśmienita. No przez tam ponad 4 linijki ciągnie się, tak? Nie, przez prawie 4 linijki ten cudzysłów. Myślę, że na znak, iż słyszymy tutaj, może poruszając się wolnym krokiem wśród gromady gości tak skupionych w salonie, szmer, strzępki rozmaitych rozmów, które do nas dochodzą, prawda? O czym ci ludzie rozmawiają? O wszystkim. O tym, co się stało na Malcie, na Cyprze, o ostatnim wieczorze w operze w Paryżu, w którym pewnie przebywają, no to naturalne środowisko. No widać, też on pół życia przecież mieszkał w Paryżu. No skąd oni to wszystko wiedzą? Byli na Cyprze, na Malcie, a może wczoraj? W żadnym razie, by czytali to w gazecie. Gdyby to było dzisiaj, to wyczytaliby to w internecie, prawda? Czy zobaczyliby w telewizorze. Po co oni sobie o tym mówią? Po nic, no, wszyscy czytają te same gazety. Prawdopodobnie wobec tego w ogóle oni nie wymieniają się żadnymi informacjami, bo tam, że no, jeżeli była jakaś katastrofa brzegowa na Cyprze, to oni to wiedzą, ci rozmówcy, tylko mają być uprzejmi wobec siebie nawzajem. No, role salonowe przewidują, że trzeba uprzejmie ze sobą rozmawiać. Wobec tego jedni mówią drugim ci to samo, co ci drudzy już mogliby powiedzieć. Pierwszym, gdyby pierwsi doszli do głosu, to czasem to są ważne wiadomości, ale niekonieczne i nie nowe, prawda? Czasami mówią o jakichś głupstwach, prawda? Takich, na których
no właściwie nikomu nie powinno specjalnie zależeć. To nie są poufne, błogie, ani długie, ani spokojne, ani głębokie rozmowy. To nie jest nic takiego, jak sądzę. Ci ludzie tak naprawdę nie umieją ze sobą rozmawiać. Zauważmy przy tym, że ów szmer głosów, o którym mówimy, stanowi tło dla wiadomości najważniejszej, tej o obalonym despotyzmie. Ta najważniejsza wiadomość nie może się przebić. Ktoś przybył z tą informacją. Arcy uprzejmy gospodarz chyba 4 razy wraca do pytania o to, jakże upadł w despotyzm. Nie chcę zlekceważyć gościa, który przybył z taką wiadomością. Za ostatnim razem jeszcze przy okazji chyba troszkę chcę zagłuszyć szmer sensacyjnych plotek na temat eks-szambelanowej, czyli szambelanowej, która już nie jest szambelanową, bo porzuciła szambelana lub została przez niego porzucona, prawda? I której w dodatku towarzyszy syn. No, jakiś tam adoptowany syn, prawda? To w wysokich sferach takie rzeczy się zdarzały. Chłopiec mógł być rzeczywiście starszy od matki o rok i o głowę, to oczywiście do głowy nam przychodzi w naszej własnej, że coś takiego może się zdarzyć, no ale my, to ja przynajmniej nie poczuwam się do przynależności do wyższych sfer, a tam w wyższych sferach różne rzeczy takie mogą się przydarzać, prawda? Cesarze rzymscy to bardzo chyba wyższe sfery. Tam zaraz, co chwila kogoś adoptowali, prawda? Okazywało się, że to mogły być różne dziwne stosunki rodzinne. Mniejsza z tym w tej chwili. Gdybyśmy to wszystko mieli krótko podsumować, moglibyśmy powiedzieć, Norwid w tym wierszu daje taki syntetyczny portret spotkania między ludźmi, spotkania, które jest całkowicie bezowocne. Spotkania, na którym oni właściwie marnują czas. Ktoś chce powiedzieć coś ważnego, chcą go nawet wysłuchać, nie dlatego, że chcą usłyszeć coś ważnego, tylko dlatego, że tak jest grzecznie, ale i tak nie dopuszczają go do głosu. Mówią do siebie rzeczy banalne albo takie, które i tak rozmówcy mogą skądinąd widzieć, no właśnie zobaczyli w internecie. Tracą czas. A na co poświęcają go chętnie? No, na widowiska. O tym jest mowa w wierszu Spartacus. Właściwie chyba nie powiemy o nim w tej chwili dokładnie, choć zasługiwałby na wiele uwagi. Głównie z tego powodu, że on jednak wydaje mi się dość skomplikowany i tutaj po prostu pewnie nie umiem się zdobyć na to, żeby go próbować wytłumaczyć tak, jakby mi zależało. Pewnie najlepiej byłoby na początek nauczyć się go na pamięć. Tym, którzy będą chcieli czytać na własną rękę Spartakusa albo o Spartakusie, poprawiamy, mogę powiedzieć, że to jest wiersz, w którym Norwid odwołuje się do scenerii, no dobrze znanej czytelnikom sienkiewiczowskiego Quo Vadis, tak? Rzymski cyrk, jakieś straszne krwawe widowisko, gladiatorzy, dzikie zwierzęta, chrześcijanie dla lwów, to tutaj nie ma chrześcijan dla lwów, prawda, ale tam są jakieś inne krwawości i za drugą, trzecią skonów metą gladiator podnosi swoją rękę i wygłasza przemówienie do 200 000 widzów. Mówi im, to nie to siła, to nie to mądrość, to nie to miłość i to nie to przyjaźń, co dziś zwoł. Nie to jest miłością, siłą, przyjaźnią i mądrością, co dzisiaj bywa nazywane miłością, mądrością. Chcecie nabyć mądrości. Chcecie dowiedzieć się rzeczy głębokich. Chcecie dowiedzieć się, co to jest siła. Po to przyszliście. Krzyczy do 200 000 zgromadzonych widzów gladiator z areny rzymskiego cyrku. Po to przyszliście do tego cyrku. W tym wierszu gladiator tłumaczy siłą, ciałem waszym naszych ćwierć. To znaczy waszym ciałem są nasze poćwiartowane ciała. Przyszliście drżąc i wątpiąc razem, gdzie dusza wietrzyć i gdzie moc. A my wam księgą i obrazem całe już życie wasze noc.
Nie, tam jest inaczej, coś pomyliłem chyba zresztą, tak. Nie, a głos nasz ku wam. Pocisk z proc. Cała już światłość wasza, noc. Wasza światłość jest nocą tak naprawdę. Próbujecie się dowiedzieć czegoś ważnego w świecie. Próbujecie oświetlić sobie ten świat wrażeniami skąd płynącymi. Stąd, że patrzycie na nasze krwawe cierpienia, na nasze bóle, na nasze poćwiartowane ciała. Kiedy widzicie, jak ciało rozstaje się z duszą, kiedy widzicie takie krwawe widowisko, wydaje wam się, że dowiadujecie się czegoś ważnego o tym, kim jest człowiek, czegoś ważnego o życiu i śmierci, czegoś ważnego o świecie w ogóle. Ale tak naprawdę to jesteście jak głazy, które tak długo tkwią w tym samym miejscu, aż mchu porośnie na was sierść. Jesteście jak głazy albo jak zwierzęta. To nie jest ludzkim sposobem odnoszenia się do innych ludzi, żeby przybywać do miejsca, gdzie będzie się patrzyło na ich cierpienia, po to, żeby nasycać tym widokiem swoje pragnienie, dowiedzenia się czegoś głębokiego, czegoś ważnego, a tak naprawdę swoją ciekawość. To jest wiersz, który, jak mi się wydaje, mówi o kulturze gapiostwa. To znaczy o kulturze w dużej mierze wypełniającej nasz dzisiejszy świat. No, ludzie bardzo często przychodzą patrzeć na jakieś sensacyjne widowiska albo włączają sobie tam odpowiednim przyciskiem odpowiedni ekran, który będzie pokazywał, jak ktoś tam się ściga z prędkością 1000 km/h z kimś innym po torze wyścigowym samochodem. Oczywiście wiem, że nie 1000, to przesadzam celowo. Tak, ktoś inny kogoś przecina mieczem na pół, a jeszcze lepiej na 4/4, prawda? Ktoś inny dokonuje jakiegoś sensacyjnego uczynku innego, prawda? Patrzymy na cudze czyny, patrzymy na cudze cierpienia, patrzymy na krew, która wylewa się z ekranu. Nie było jeszcze ekranów za czasów Norwida, ale on też wszystko o nas wiedział. On wiedział o tym, że to w ludziach może tkwić taka pokusa, żeby na tym spędzać życie. To dla mnie to jest wiersz, w którym Norwid pyta, po której stronie chcesz być? Czy po tej stronie, po której siedzą ci widzowie głazy, czy po tej stronie, po której znajduje się na piasku areny gladiator wygłaszający do nich swoje przemówienie? No, Norwid może, to jest jeszcze oczywistsze, mówi nam także o tym, że żyjemy w tych naszych czasach, które były jego czasami, one się zaczynały za jego czasów, w świecie, w którym panuje jakiś niebywały pośpiech właśnie, w którym ludzie, w świecie, który ludzie urządzili sobie tak, że właściwie niekiedy można by mniemać, że każdym swoim poruszeniem, najpotoczniejszym, najzwyczajniejszym, świadczą o tym, że stali się, pozwolili z siebie zrobić, stali się częściami jakiegoś gigantycznego mechanizmu, pozwolili z siebie zrobić części jakiegoś gigantycznego mechanizmu. Wydaje mi się, że to może wynikać z tego, co czytamy w wierszu Stolica. To jeszcze jeden wiersz z Wademeku, numer 19. Mamy go na pierwszej stronie naszego wyboru tekstów w lewej i prawej szpalcie, na granicy szpalty. Wiersz zaczyna się ciekawie. Od apostrofy, czyli od uroczystego zwrotu do ulicy. U Norwida nie ma przypadków, albo rzadko są przypadki. W ogóle u wielkich artystów na ogół nie ma przypadków. Znaczy one są, bo nawet wielcy artyści nie są Bogiem, prawda? Wobec tego nie wiedzą wszystkiego i mogą się mylić. Niemniej
ich jest dużo mniej niż ludzie zwykle myślą. I dlatego, jeżeli na początku tego wiersza mówi się o ulicy, ulicą miast, nad którymi krzyż, to nie przypadkiem nie mówi Norwid o ulicę, ulicę miast, nad którymi krzyż, tylko bliżej pojedynczej. To jest tak w moim przekonaniu, jak gdyby jedna i ta sama wielka ulica, na której dzieje się to samo, była, ciągnęła się przez wszystkie wielkie miasta, stolice Europy, Ameryki, tak, no, rozmaite miasta, które można oglądać, było w czasach poety, w naszych czasach też można. Ciekawostka, o której zresztą być może wielu obecnych pamięta, że spośród wielkich polskich pisarzy XIX wieku Norwid był w ogóle chyba pierwszym, drugim Usienkiewicz, który z istotnymi literackimi skutkami, tak, owocami odwiedził Amerykę. Norwid był w Nowym Jorku, gdzie mieszkał przez półtora roku, tak, jak wiadomo. To ja wiem, że Nowy Jork ani nie była, ani nie jest stolicą Stanów Zjednoczonych, ale jest wielkim miastem, prawda? Chociaż wtedy jeszcze nie był największy. Największym miastem na świecie był wtedy Londyn, w którym Norwid także był. Był również w Rzymie, był w Berlinie, był w Paryżu, więc przynajmniej w tych pięciu ogromnych, ówczesnych miastach był. Co Norwid mówi w wierszu Stolica na temat wielkiego miasta? Mówi, że na ulicach tego miasta można zobaczyć przechodniów tłum użałobionych czarno w barwie stoików, ale wydąża każde że aż parno. Wśród omijań i krzyków próbowałem się dowiedzieć, pytałem o to znakomitą znawczynię kultury antycznej i języka greckiego, języka łacińskiego i znakomitą nauczycielkę, panią profesor Karolinę Ekes, czy to prawda, że stoicy, przedstawiciele tej szkoły filozoficznej, przywdziewali chętnie czarne stroje. Nie była pewna, ale to nie jest jej wina, tylko moja, bo ja za późno przed naszym dzisiejszym spotkaniem padłem na pomysł, że trzeba zapytać kogoś, kto się naprawdę zna. Jak będę wiedział, to jak ktoś mnie zapyta, to zawsze nie będę gotów odpowiedzieć, bo będziemy zgłębiać ten temat. Ja podejrzewam, że Norwid tutaj sobie robi żarty, bo to rzeczywiście, jak mi objaśniła moja ekspertka, wygląda na to, że w dzisiejszej Grecji chętnie bywają noszone czarne stroje, ale w świecie śródziemnomorskim całym tam, prawda, w Italii, w Grecji to raczej białe stroje noszono. Chyba jest żart Norwida, że niby chrześcijanie współcześni zachowują stoicki spokój i manifestują to stoickim strojem, więc czarnym. No rzeczywiście ciemny strój był częstym strojem żeńskim, a zwłaszcza męskim w XIX wieku, a tak naprawdę to zachowanie stanowi odwrotność stoickiego spokoju, no powiedzmy w potocznym sensie, bo w ścisłym filozoficznym to stoicki spokój jeszcze jest trochę czymś nie innym, prawda? Dla mnie zresztą najciekawsze w tej strofie jest jeszcze, najciekawsze jest jeszcze co innego. Obraz. Wydąża każdy, że aż parno wśród omijań i krzyków. Parno? Dlaczego? No bo w chłodny dzień ludzie wydychają obłoczki pary z ust, a bardzo się spieszą. Jak się spieszą, to więcej powietrza muszą zaczerpnąć i więcej powietrza wydychają z płuc. Ulica wygląda, jak gdyby się po niej poruszały jakieś parowozy, jakieś maszyny parowe, prawda, które z kominu wypuszczają tę parę, prawda, a może jeszcze i dym. Ludzie, mechanizmy. No, nic też dziwnego, że dalej w tym wierszu mówi się o nich tak. Ruchy dwa i gesty dwa tylko fabrykantów ścigających coś, sami nie wiedzą co, z rozpaczą i pokwitowanych z prac przed chwilką, co tryumfem się raczył. Pokwitowani z prac otrzymali wypłatę, prawda? Pewnie się raczył tryumfem, a pewnie się też czymś mocniejszym raczył tam, prawda? Żeby pocieszyć się wśród swojego smutnego, wypełnionego ciężką pracą życia. Skąd wiemy o ciężkiej pracy? Z następnej zwrotki. Konwulsje dwa. Konwulsje dwie i dwa obrazy. Zakupionego z góry nieba lub fabrycznej ekstazy o kęs chleba. Warto się zatrzymać na chwilę
przy tych osobliwych słowach, wszystko tu jest błędne, gdybyśmy oceniali wypracowanie, w którym Norwid napisałby takie zdanie, to zaraz byśmy go tam na marginesie zaczepili i napisali jakiś fraz, że błąd frazeologiczny, tak się nie mówi, nie mówi się ekstaza o kęs chleba, mówi się starania o kęs chleba, tak? Usiłowania zdobycia kęsa chleba, no ale starania przede wszystkim. A ekstaza może być, a co oni? Co to jest ekstaza? Ekstaza to jest pewien szczególny stan ducha i ciała równocześnie. Taki jak ten, któremu ulega święta Teresa z Awilii, wyrzeźbiona w XVII wieku przez Berniniego. Macie ten obrazek przed sobą, tak? To jest jedna z tych ilustracji, no ona jest kiepskiej jakości, podobnie jak ta druga może trochę lepsza, bo jest w oryginale czarno-biała. Oczywiście święta Teresa jest zrobiona z barwnego marmuru, ta rzeźba tam jest barwna, prawda, tam z brązu pozłaconego wyrzeźbione są te promienie, kaskada promieni słonecznych, która spada gdzieś z wysoka na całą tę grupę świętej Teresy i aniołek, który złotą włócznią Bożej miłości celuje w jej serce. Berniny sobie tego nie wymyślił, tylko zilustrował scenę znaną z pism z samej XVI-wiecznej świętej, która opisała, że takie doznania przeżywała, tak? Że porywała ją w górę jakaś nieznana siła, niosła ku niebu, dlatego święta jest przedstawiona na chmurce, równocześnie to powodowało, w połączeniu z tym, że ta włócznia tam tkwiła w jej sercu, powodowało uczucie niewysłowionego cierpienia, niewysłowionej radości czy rozkoszy. Równocześnie, tak? Tę scenę przedstawił Berlin. To jest ekstaza. Ekstaza jest stanem szczególnego uniesienia ducha połączonego z niezwykłym stanem ciała ludzkiego. Człowiek przestaje nad swoim duchem i nad swoim ciałem panować. Ekstaza jest przeżyciem religijnym. A co to jest fabryczna ekstaza? Drugi błąd. Można by było zażartować frazeologicznie, tak? Z którym się tutaj spotykamy. No, to jest ten szczególny stan ducha i ciała, który opanowuje robotników we współczesnej, wielkiej fabryce, tak? Którzy są jak gdyby podporządkowani ruchowi maszyn kręcących się, wirujących, potężnych swoją skalą, wielokrotnie przekraczających ich samych, to znaczy tych robotników. Taka hala maszyn, tak? Została przedstawiona na rycinie drugiej, którą macie, tak? To w jakiejś niemieckiej fabryce. Na jedno tu warto zwrócić uwagę, prawda? Ciągnące się w głąb wydaje się, że nieskończone, ogromne pomieszczenie i maleńcy ludzie w tym pomieszczeniu, prawda, które są jakby podporządkowani tym olbrzymim, wirującym kołom zamachowym, kołom zębatym, pasom transmisyjnym, temu wszystkiemu, co składa się na wygląd tej skądinąd no, imponującej fabryki, prawda, tego imponującego wnętrza fabrycznego. Dlaczego Norwid mówi tutaj o ekstazie? Myślę, że po to, żeby powiedzieć, iż taka ekstaza, ekstaza fabryczna, ekstaza, pseudoekstaza, w którą wpadają robotnicy podporządkowujący swoje ciała z ich wszystkimi ruchami mechanicznymi w tym przypadku i swoje dusze w ślad za tym dyktatowi maszyn, tak? Dyktatowi tej zorganizowanej, takiej mrówczej, choć równocześnie wytężonej, herkulesowej pracy, którą Norwid skądinąd szanuje. To jest ekstaza fałszywa. Ekstaza, która nie ma nic wspólnego z uniesieniem ducha i ciała ku niemu. To wiersz, który mówi o ludziach często bez własnej czy z niewielką własną winą, zapominających o tym, że mają w całym życiu zwracać się ku niebu. No, wygląda na to, że zaczęliśmy tutaj mówić coś, co zaczyna przypominać kazanie, czyli pora kończyć, co zresztą zegar nam także nakazuje, pamiętamy o tym. No i teraz można by było jeszcze mówić i mówić i mówić o tym, jak to Norwid sam zwraca się ku niebu i żąda od nas, żebyśmy zwracali się ku niebu.
w każdej chwili życia i pamięta o tym, że mamy wręcz obowiązek takiego ukierunkowania swojego życia, ponieważ, jak pisze w jednym z listów, no nie zdążyliśmy tutaj sięgnąć do listów, chociaż może jeszcze do jednego sięgniemy. Pan Bóg użyczył nam nas samych i nie przyjmie, skoro oddamy brutto, bez procentu, bo oddać brutto bez procentu jest to odrzucić. To jest norwidowska, bardzo piękna, zawarta w jednym z listów, interpretacja ewangelicznej przypowieści o talentach. Może jeszcze na koniec warto powiedzieć dwie rzeczy. No, po pierwsze, powiedzieć, o czym tu mówiliśmy, prawda? Mówiliśmy o opisywanym przez Norwida, świecie, który jest wypełniony nieuwagą, obojętnością na ludzi, którzy już choćby z samego tego tytułu, że są ludźmi, powinni na uwagę właśnie zastępować o kulturze gapiostwa, o kulturze tracenia czasu na gadanie, o byle czym, o kulturze uśpiechu. To w wierszu Stolica przede wszystkim. Ludzie, którzy żyją w takich warunkach, którzy pozwalają, żeby pozwalają sobie na to, żeby w ten sposób żyć, albo żeby zmuszano ich do życia w ten sposób, często nie pamiętają o sobie, o innych ludziach, nawet wtedy, kiedy to jest szczególnie potrzebne, kiedy to jest niezbędne, kiedy to jest obowiązkiem. O tym mówi wiersz Nerwy, jeden z najwspanialszych polskich wierszy wszystkich czasów, o którym nie zdążymy już w tej chwili powiedzieć uważnie. To jest historia kogoś, kto poprzedniego dnia był w miejscu, gdzie, jak pisze, mruł z głowy i oglądał trumienne wnętrze izb. A teraz ma pójść na wieczór do baronowej, która przyjmuje bardzo pięknie, siedząc na kanapce atłasowej. Tam jest eleganckie towarzystwo, pogryza się ciasteczka, pije się herbatę i kawę i on myśli, macie ten wiersz na początku drugiej strony tego wyboru tekstów. Cóż, powiem jej, nie więcej mówię wiersza, a potem przewiduje, że wszyscy się oburzą, nawet zwierciadło pęknie na taką wiadomość. W salonie nie mówi się o takich rzeczach, jak to, że ktoś umiera z głodu. I on decyduje ostatecznie, nie powiem. Wrócę z tego spotkania milczącym faryzeuszem po zabawie. W liście, który być może zostanie wydrukowany na zamówienie chętnych do ich wiadomości skierowanym w 1866 roku przez Norwida do Konstancji Górskiej poeta pisze, to już naprawdę ostatni cytat, do którego się dzisiaj odwołam. Na 5000 chrześcijan zamożnych i bogatych znajdzie pani jedną osobę, która będzie w stanie twarz w twarz wypowiedzieć mniemania swoje, jeżeli wypowiedzenie o nich może dla wypowiadającej osoby spowodować chwilkę niemiłą. Zaś na 3000 chrześcijan żyjących z pracy własnej, a ci są bardziej bezkompromisowi. Znajdzie pani jedną osobę zdolną nie zaprzeć się zdania swojego, jeżeli takowe niezaparcie się może powodować dla niej stratę miejsca i sposobu zarobkowania. W wierszu Nerwy, a przede wszystkim w tym liście, Norwid mówi o jeszcze jednej właściwości naszego świata. O konformizmie, dopasowywania się do innych ludzi. Widziałem umierających z głodu. Chcę innych wezwać, żeby pospieszyli na pomoc, ale wiem, że oni nie przyjmą tego chętnie w tym salonie, w którym jedzą słodkie ciasteczka. To może jednak im nie powiem. Bo spowodowałoby to dla mnie chwilkę niemiłą. Ale jak nie powiem, to będę jak faryzeusz, synonim fałszu, a? Który dla jakiejś swojej własnej korzyści nie jest gotów powiedzieć prawdę wtedy, kiedy ma
obowiązek ją wypowiedzieć. Motywy kaznodziejskie już były. Można by było poszukiwać jeszcze jakichś morałów, ale ponieważ przypuszczam, że nie jestem zbyt mocny w morałach, to zamiast tego pewnie powinienem złożyć ukłon finałowy i powiedzieć, że Norwid był wielki. Oraz, że pisał o nas, co już powiedziałem przedtem dwa razy. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość. Gdyby ktoś chciał prelegenta pociągnąć za język albo czegokolwiek od niego zażądać, wykluczam ćwiczenia fizyczne, zwłaszcza, że mam ranną nóżkę, to proszę uprzejmie, jestem gotów i jestem do dyspozycji. Nie ma też najmniejszego obowiązku. Możemy w tym momencie na przykład pomachać sobie rączką, pożegnania, albo przejść do rozmów kuluarowych. Kto wie, może ktoś przybędzie z wiadomością o upadku ostatniego despotyzmu na przykład, albo z jakąś inną równie sensacyjną wiadomością. Mimo, że jak widzę, spoglądając na drzwi, ekstrablanowanie nadchodzi, więc możemy być spokojni, takiej sensacji nie będzie. Ktoś ma gorączkę? Nie. To było złudzenie. Ja rozumiem, że to poruszenie to powstało dlatego, że macie w głowie mnóstwo pytań do Pana. I chcielibyście je teraz zadać. Ale nie ma obowiązku. Człowiek, który mówi nie tak ma. Szybko i tak dużo i gadatliwie jak ja, liczy się z tym, że to już coś. To ja może zadam jeszcze raz to pytanie. Czy może są jakieś pytania? No dobrze. Jeśli... Publiczność zagłuszona i wobec tego pora przejść do rozmów kularów. Tak, ja... Ja chciałam właśnie bardzo serdecznie podziękować tutaj panu doktorowi i chciałam się podzielić taką myślą, że ja starałam się słuchać do pana Jacentego, może pan Jacenty się odruszy tym, co powiem, ale a może będzie miał inne zdanie, to wtedy porozmawiamy, podyskutujemy. Brzmi jak pogróżka. Nie. Chciałam serdecznie podziękować za to spotkanie, za to wszystko, co usłyszeliśmy od Pana. I chciałam powiedzieć, że to było, Panie Doktorze, najlepsze spotkanie spośród tych, moja droga, do Norwida. Już dziewiąte, prawda? Już dziewiąte, bo mamy wrzesień, a zostało tylko trzy spotkania. W takim razie mam jeszcze okazję spać na czwarte miejsce. Punktowanie. Nie. Nie ma takiej możliwości, bo to rzeczywiście jest absolutnie świetne, absolutnie genialne i naprawdę najlepsze. Także to jest też przesłanie do neurologów pozostałych, żeby do prostego ludu, prostym językiem, jak pan doktor, mówili. Ale to, co chciałam też, czym chciałam się z wami podzielić i tutaj z panem, że w ostatnią sobotę miałam okazję uczestniczyć w takim spotkaniu, w takim zlocie liderskim ludzi z całej Polski. I były, ten zlot miał swój temat. Temat był o bliskości. I bardzo mi się pięknie tego słuchało, co pan dzisiaj mówił, bo w tym, co pan mówił, odnalazłam tamte wątki, a szczególnie takiego warsztatu, na którym byłam, takiego spotkania właściwie i rozmowy przy robieniu czeczeńskich placków z Czeczenką, która jest w Polsce od 7 lat, a więc jest uchodźczynią. I ona w którymś momencie powiedziała prościej niż Norwid, ale równie pięknie i równie dobitnie i właśnie o tym, o bliskości i powiedziała tak, że wiecie, ona była mała grupa, już tam o tym tam ludzie mówili, więc ona powiedziała, wiecie co, jak słucham to Polaków, to mam takie wrażenie, że oni mówią o pieskach i kotkach. Oni ciągle mówią o pieskach i kotkach, czyli o rzeczach tak naprawdę nieistotnych, nieważnych. I jak jest mało ludzi, którzy sięgają do głębokości, do głębi, mówią o rzeczach ważnych, takich, które nas dotykają.
A jak się nie mówi o takich rzeczach, jak nieczna Norwida, to nigdy się nie będzie ani blisko ze sobą, ani z innymi. Także, panie doktorze, wielkie ukłony i wielkie podziękowania. Czy składając wzajemne ukłony, mogę poczuwać się do prawa, żeby jeszcze dwa zdania powiedzieć? Ale nawet 10. Mówię. No to powiem 5. W takim razie, otóż myślę, że w tym momencie warto wspomnieć o następujących rzeczach. Po pierwsze, że trudno pewnie jest żyć nieustannie na poziomie najwyższego C. Czyli trudno się spodziewać i żądać, żebyśmy wszyscy rozmawiali o rzeczach, najwyższych rzeczach ducha, prawda, najwyższych rzeczach filozofii przy robieniu placków czeczeńskich albo choćby polskich ziemniaczanek prostych. Mimo, że to jest możliwe. Ale trzeba mieć też trochę względności dla bliźnich. Rozumiem, że ta uchodźczyni, o której tutaj była mowa, ożywiona szlachetnym duchem nietracenia czasu, oczekiwała, że będziemy cały czas właśnie na najwyższym poziomie rozmawiać. Drugie spostrzeżenie. To, o czym tutaj przed chwilą pani mówiła, bardzo świetnie koresponduje z myślami samego Norwida, o czym zresztą jego czytelnicy przecież doskonale wiedzą. Norwid przestrzegał, tak mogę to chyba określić, że to pisał akurat o Polakach, a nie o ludziach w ogóle. Trudno znaleźć się z dwóch albo trzech Polaków, którzy by byli w stanie rozmawiać ze sobą dłużej niż kilka minut, poważnie. Bez tego, że zaraz zaczną się jakieś śmiechy, żarciki, opowiadania, anegdotek. Z wyjątkiem okoliczności skrajnych, z wyjątkiem ostatecznego bankructwa, z wyjątkiem czyjejś śmierci, prawda, jakichś takich ciężkich okoliczności życia. Trzecia i ostatnia uwaga, którą wygłoszę, jest następująca. Bliskość uważam w ogóle za bardzo ważny temat poety. Często obecny, także tam, gdzie wcale się tego nie spodziewamy. Wszyscy pewnie znamy, słyszeliśmy, czytaliśmy wiersz w Weronie. Norwid musiał się nim bardzo przejmować. Znanych jest bodaj 10 wersji tego wiersza, z których najstarsza jest o 30 lat starsza niż najmłodsza. Przez 30 lat pisał ten wiersz. Musiał go uważać za bardzo ważny. Nad Kapuletych i Montekich domem spłukany deszczem, poruszony gromem łagodny oko błękitu, patrzy na gruzy popaśnionych grodów, na rozwalone bramy. Do ogrodów i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety. Albo Juliety, nie jestem pewien, czy bardziej z Polska, czy z Włoska, trzeba ją czytać. Że dla Romeo zata znak planety spada i groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie, że nikt na nie nie czeka. I teraz dla każdego jest oczywiste, że to jest wiersz o miłości. Między bohaterami szekspirowskiego dramatu. Ale jestem skłonny udowodnić, nie będę już tego robił, proszę się nie cierpić. I tak powiedziałem dużo więcej zdań niż 5, że to jest wiersz o bliskości. Między kim a kim? Między kimś, kto przybył teraz do Werony i zastanawia się nad losami, pewnie nawet rzeczywistości nieistniejących nigdy zakochany, Roma i Julii, a tymi zakochanymi, którzy żyli setki lat wcześniej. Po co ludzie przyjeżdżają do Werony? Po co się przejmują Szekspirem? A widocznie jest jakiś rodzaj bliskości między kimś, kto żył 500 lat przed nami, czy 300 lat przed nami, a nami. Milknę. Jeszcze jeśli można, proszę Państwa, ja oczywiście z wielką uwagą przysłuchiwałem się całej prelekcji i powiem szczerze, że dobrze, że akurat to jest właśnie w szkole, gdzie młodzież ma okazję jakby się wczuć i wsłuchać w tę prelekcję Norwida. I myślę, że tutaj jak sięgniemy do tego Norwida, ja sam na to nie mam czasu, ale skupiam się, co pan doktor mówi, to powiem szczerze, że odkrywając na nowo tego Norwida, który jest bardzo ambitną postacią, pewnie też odkryjemy nowe znajomości.
bo nawiązuje to właśnie do początku prelekcji, właśnie mówi o tych znajomych, o tych znajomościach. Na pewno znajdziemy nowych znajomych i na pewno ta znajomość z Norwidem się pogłębi. Ja bym chciał panu doktorowi podziękować bardzo serdecznie w imieniu pana starosty i mamy też taką publikację, która została wydana. To są takie dzieła Norwida w postaci takiego albumu. Będzie okazja, żeby prześledzić, ocenić. No jestem przyjęty i wzruszony. Pięknie dziękuję za te ciepłe słowa i w dodatku jeszcze za dar. Muszę powiedzieć, że nigdy samemu nie udało się napisać książki w tak wielkim formacie. To jest reforma takiego albumu. Ale jeszcze tutaj chciałbym powiedzieć, że ja tak wpływałem się, bo rzeczywiście Norwid nie jest postacią łatwą, a to nie znaczy, że nie jest ciekawą. To jest postać ambitna i myślę, że tu najlepiej jakby pan doktor streścił, że on nie traktuje życia jako błahostki. Nawet w tym wierszu, kiedy on czegoś nie powiedział, bo może to nie wypadało w tym salonie, ale on nie wrócił bezowocnie. On poddał to refleksji i mówi, zachowałem się jak faryzeusz. Prawda? I my tak samo się tak mówimy. Także on nie marnuje żadnej chwili. My mamy też właśnie nie marnować czasu. Bo czas jest nam dany, ale ja zawsze mówię, że dla tych, którzy wykorzystają czas, on jest błogosławieństwem. Ale zmarnują, to jest przekleństwo. Dziękuję bardzo. Podpisuję się pod tym kazaniem. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Pora na kulaki. Nie? Ja żeby nie marnować czasu, będę mówił bardzo krótko, bo przy tym, co mówił tutaj pan doktor, to ciężko się coś tutaj więcej powiedzieć. Ta godzina minęła, ja myślałem, że 15 minut. Naprawdę. Gratuluję. Dopiero. To efekt względności. Einsteinowski. Tak. Dziękuję. Proszę Państwa, droga młodzieży, ja bardzo dziękuję panu Stanisławowi Tarkowskiemu za ten czas nam tu poświęcony. Młodzieży mogę tylko zazdrościć, że jesteście słuchaczami tak ciekawego wykładu. Ja mam wielką ochotę przedłużyć to spotkanie i może uda się zaprosić pana do biblioteki, bo wydaje mi się, że bardzo, bardzo dużo skorzystaliście i żałuję tylko, że nie ma nas tutaj więcej. I dlatego chciałabym wyrazić swoją wdzięczność i radość, że mogliśmy pana dzisiaj usłyszeć. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Gdybym był jednym z krasnoludów Tolkiena, powiedziałbym do usług. Pod warunkiem, że dożyję. Ja jeszcze tylko może dodam. Pani dyrektor wspomniała o tym spotkaniu. Jeśli byłoby to możliwe, prawda, to może kiedy współpracy z panią dyrektor, mogliśmy takie spotkanie zorganizować. Mamy też liceum Norwida w Radzyminie, prawda? Mamy klasy maturalne. I ja powiem szczerze, że dla klas maturalnych, które rzeczywiście stykają się z tym Norwidem, jest dobra okazja, żeby takie spotkanie, nie wiem na ile pan doktor ma czas, jakby dysponował czasem, to być może... Pan doktor nie jest taki ważny, a Norwida trzeba dzień i noc głosić chwałę, więc oczywiście przybędzie.